Ktoś obserwuje cię i celowo cię atakuje. Poprzez krytykę, poprzez złe zachowanie, poprzez jakiekolwiek negatywne sytuacje. Na przykład, wstajesz rano, masz pięknie zaplanowany dzień, wiesz dokąd zmierzasz, wiesz czego pragniesz, wiesz mniej więcej jak twój dzień będzie pozytywny i piękny. Wsiadasz do samochodu i jedziesz na miasto. Jedziesz albo na zakupy, albo do znajomych, albo do pracy. I nagle na skrzyżowaniu ktoś na czerwonym świetle wymusza pierwszeństwo. Zajeżdża ci drogę, otwiera jeszcze szybę i obsypuje cię tysiącem negatywnych słów, tak jakby ta wina leżała po twojej stronie. I co się dzieje w tym momencie? Jeżeli ta piłka jest celowo rzucona w twoim kierunku, jak reagujemy? W większości czujemy się źle. Jak ta osoba mogła się tak zachować? Chcemy tego poczucia sprawiedliwości i albo zaczynamy z tą osobą dyskutować, albo bierzemy to wszystko do siebie, jedziemy dalej i mamy już zepsuty dzień. I jeszcze gdyby było to tylko takim małym stopniu, że na przykład przez godzinę, przez dwie myślimy na ten temat, jaka ta sytuacja, jakie to taka rzecz nieprzyjemna mi się zdarzyła, to jeszcze byłoby pół biedy. Ale najczęściej jest tak, że nie tylko myślimy o tym, co nam się wydarzyło, ale również dodatkowo opowiadamy tą historię naszym znajomym, naszej rodzinie i ta energia, jak gdyby przeżywamy na nowo tą sytuację. Czyli nie tylko to, że ta osoba zachowała się negatywnie, była wypełniona negatywną energią, uderzyła tą energią w nas, ale myśmy tą energię przyjęli, tą truciznę, ten jad, chwyciliśmy tą piłkę i niesiemy tą piłkę ze sobą. Niesiemy tą piłkę i opowiadamy wszystkim, jak ta piłka wygląda, skąd ona się wzięła. Czyli popatrz, co dzieje się w tym momencie. W tym momencie cała twoja energia płynie na to zdarzenie, płynie do tej osoby, a ta osoba opanowana przez energię demoniczne cieszy się z dwóch powodów. Pierwszy powód: ma więcej energii, aby jeszcze więcej złego robić na ziemi. I drugi, czyli zasiliła ta twoja energia, tą istotę demoniczną. A drugi powód: siła mroku cieszy się, widząc, że tyle i tyle godzin jest zmarnowanych. I zamiast skoncentrować się na połączeniu z siłą boską, połączeniu z twoją duszą wyższą, realizacji twojej misji, twojego planu, twoich celów, twoich marzeń, ty tą energię wysyłasz na coś negatywnego. I ta sytuacja, ta energia jest nie tylko raz rzucona w ciebie, nie tylko uderza w ciebie, ale bierzesz ją do siebie i jeszcze wzmacniasz ją, ponieważ opowiadasz o tym innym osobom.